Dzień dobry. Zwiedzamy figurę Chrystusa w Świebodzinie. I tym razem nie będę improwizował i z Gdyni gadał jakiś głupot, tylko przygotowałem się. Jest to pierwszy filmik, do którego się przygotowałem. Figura ma 36 metrów kwadratowych. Powstała w 2010 roku. Sam nasyp jest wykonany z gruzu i z kamieni, które tutaj właśnie uwidaczniam, właśnie po nich stąpam. I sama kopuła ma 16 metrów szerokiej wysokości. Korona, pozłacana korona, średnica 3,5 metra, wysokość 3 metry. Cała figura Bożyca wynosi 440 ton. Sama głowa 4,5 metra wysokości i 15 ton. Naokoło, jak mniemam, to jest droga krzyżowa. Tak. Można podejść do samych stóp, znaczy no, szaty kryją stopy, więc pod samego Jezusa można podejść taką rampą wijącą się naokoło albo schodami. Tam jest przystań pielgrzyma i sklep z pamiątkami. Zaraz zobaczymy, co oferuje. Gwiazda z dłoni ma 6 metrów długości, a rozpiętość między nimi wynosi 1,24 m. Koszt inwestycji to 6 milionów złotych. Twarde fakty podaję, poczytam, po prostu sobie zapisałem. 6 milionów złotych, w większości sfinalizowana przez Polonię Amerykańską oraz lokalnych wiernych. Ofiara na figurę. Spędę für die Statue. Proszę bardzo. Proszę. Żeby nie było, że jestem za darmo tutaj. No, tu trzeba było wrzucić piątkę, to by się świeczuszka zażyła. No, wrzucę. No i co? Gdzie moja świeczuszka? No to by było na tyle. Te. Chrystus Vincit. Z boku. Widok roztacza się na Świebodzin. Stałem z góry pewnie lepszy, ale nie lubię takich ramp. Także nie będę tam wysokościowo, tam za wysoko dla mnie. Wejścia pilnuje anioł naturalnych rozmiarów. Dwa anioły. Pytanie jakich rozmiarów był anioł, czy jest. Bo jest, no wiadomo, tak w kulturach w średniowieczu czy w egipskich postaci zawsze były wielkie, jak już mówiłem, ale taki ludkowie maleńcy. Więc może to Chrystus jest naturalnych rozmiarów. Obiekt jest cały czas w trakcie budowy, prace budowlane trwają. Ale chyba do użytku już oddany, bo sklep jest. No nic ciekawego w sklepiku, pocztówki, napoje. W cenach rozsądnych 5,50 w kola. No także tak, tyle co przygotowałem materiału na temat tej budowli. W 2010 roku, teraz już mówię. Z bani. No, nawiązuje do Chrystusa oczywiście w Rio i długo był najwyższym pomnikiem Bożyca, ale chyba teraz przebił go wysokością jakiś w tym w Peru. Przebił go wysokością, ale jak Wikipedia podaje, to nadal jest sama statua jest nadal najwyższa. Tu okazuje się, że można było wjechać samochodem. Natomiast trochę się dygałem, czy tutaj nie czatuje jakiś mandat, więc wracam uczciwie na piechotę, na parking.